bardzo zależało ci też na, na tym żeby znaczyć coś dla innych żeby znaleźć tą wartość swoją o której mówię, że nie miałeś w innych i powiedziałeś e, takie zdania ja zrobię wszystko, żebyście tak mówili, będę zdolny kogoś opluć, wynieść wszystko ze sklepu, bylebyście mi mówili, że jesteście ze mnie dumni. Mm -hmm. e, tak. I mówiłeś, że to jakoś właśnie wynikało z, też z twojej relacji e, z tatą, a raczej z tego, że gdzieś tam jej nie było. No tak, bo wiesz, jakby o, ostatnio miałem taką, słuchajcie, rozmowę z dziadkiem, nie? Siedzieliśmy w ogóle, m, bardzo rzadko rozmawiam na takie ważne tematy z dziadkami, m, z babcią, nie wiem, oni są jacyś tacy poukrywani, nie chcą mówić o pewnych sprawach, nie? Wnukom. I mnie bardzo zawsze interesowało właśnie, jak wyglądała relacja mojego taty i jego ojca, nie? Bo mój tata, y mimo iż go bardzo kocham i wiesz, y no po prostu teraz mamy fajną relację, wiesz, odwiedzamy się co chwilę, oczywiście nie ma, nie wyszedłem z nim na piwo nigdy, nie? Bardzo bym chciał wyjść z nim na piwo, wiesz, pogadać o tym, co go, co, co, co widzi fajnego w mamie, jak to się zaczęło, żebyśmy po prostu siedli jak faceci, Poszli pogadali sobie o babach, o tym, że tak nas denerwują, a tak jest fajnie z nimi, a jeszcze o dzieciach, a jak się pampera przewinie, nie? a jak coś tam. No wiecie, takie męskie spotkanie. Tego nie było, nie, nie mam tego czasu nie? z tatą, brakuje mi tego strasznie. Mm, I i, i, i za, zawsze zawsze chciałem wiedzieć, kurde, skąd to się wzięło, nie? To znaczy, jak zacząłem już być dojrzałym facetem, to zacząłem myśleć, że i przestałem osądzać tatę, że kurde on nie mnie nie, nie bierze, tylko zacząłem myśleć. Z czego wynika to, że on nie wziął na piwo nigdy, nie? Przykładowe piwo. Um. No i, i, i porozmawiałem z dziadkiem ostatnio, jak Pumbiorza, mojego pieska, zostawiłem u dziadków, to usiadłem i właśnie go tak wypytałem. No i dziadek mi opowiedział, że bardzo dużo jeździł do Niemiec, jak był, tata był mały. I mówił, że bardzo często było tak, że on wyjeżdżał na pół roku, potem był pół roku, potem znowu wyjeżdżał na ileś tam, znowu wracał. I tata się wychowywał z mamą swoją, czyli z moją babcią i z moją chrzestną, czyli ze swoją siostrą, nie? Czyli były dwie kobiety i on sam. No to powiedz mi teraz, jak taki gość ma wiedzieć, jak być ojcem, nie? Dla swojego syna. No, jakby wiesz, dla mnie to jest oczywiste. No, taty jego nie było w domu, bo pracował i, i to jest też ból faceta, i tego doświadczam też teraz. Bycie w domu. I bycie w pracy, utrzymanie rodziny i bycie w domu. To są dwie rzeczywistości, które facet się musi po prostu porobić pod siebie, żeby je spiąć w, w całość, nie? Jesteś wyrozumiały teraz dla swojego taty, czy jest jakaś złość? Wiesz, no i... No, no, Jednak. Nie, no oczywiście, wiesz, jak ja sobie odpowiedziałem na pytanie, dlaczego mój tata nie wziął mnie nigdy na piwo i, 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 i dlaczego może, na, może nasza relacja była ym, słaba, no to, no, to nie mam w ogóle do niego żalu. Wręcz mi jest przykro, po prostu, że wiesz że, że, no nie wiem, wydaje mi się, że jego tata też go nie wziął na piwo. Nie? Jakby on też nie wie, jak się syna bierze na piwo. Ja sobie postanowiłem, że, że ja z moim synem pójdę na piwo. No i wiecie, sorry, że tak się dowalnie do tego piwa, ale dla mnie to jest taki trochę, wiecie, wyznacznik. Gość ma 20 lat, idzie z ojcem po prostu, wiesz, na browar, posiedzieć przy piwku, pogadać, nie? I yy, na męskie tematy. No i jakoś tego zabrakło i, i wiem, że, że tacie mojemu pewnie też tego zabrakło. No i mam nadzieję, że to jakoś się zmieni, że może obydwoje dojrzejemy do tego, żeby się na to piwo wybrać i, i o tych męskich tematach pogadać. Yy, nie na działce przy okazji grilla z całą rodziną, tylko sam na sam, wiesz, wysilić się, żeby wyjść. I wiem, że ja też pewnie będę miał problem nie? Żeby wyjść synem. Chociaż mówię, no tak sobie postanowiłem, że kurde, że zrobię wszystko, Jesteś nie? Jesteś tego świadom, tu już jest połowa sukcesu. No właśnie jestem świ świadomy, ale, ale wiesz, to, że jestem świadomy, no to, to jest jedno, nie? Tak jak mówisz, połowa sukcesu. Um, ale potem, żeby się wysilić, wiesz, ja teraz to widzę, nie? Ponosić syna na rękach, no ile można, nie? Ale masz jakiś wzór takiego ojcostwa, który sam chciałbyś wypełnić, czy no, bazujesz tylko na swoich doświadczeniach, szukasz? No, szukam, znaczy szukam, częściowo znalazłem, bo i ten duchowy ojciec, mój Paweł Zagartowski, który jest kate katechetą, który jest liderem naszej wspólnoty, on jest moim duchowym ojcem. On jest dla mnie autorytetem i wzorem, nie? I mm, wiem, że ma. Wady, wiem, że ma sporo zalet, yy, ale ja te zalety chcę, chcę, chcę wiesz wypełniać nie? i chciałbym, chciałbym tak jak on być takim facetem. I drugi wzór to jest mój teściu. Mój teściu jest bardzo wierzący yy, yy, i chciałbym też yy, być takim ojcem dla moich dzieci, jakim on jest dla swoich córek. Nie? Więc dla mnie też jest on autorytetem. Więc mam dwa takie autorytety yy, 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 męskie męskie autorytety, które tak głównie wiedzą prym w życiu. Natomiast nie mogę odebrać mojemu tacie tego, że ja przez niego się nauczyłem bardzo dużo szacunku do kobiet, bo mój tata bardzo kładł na to temat i takiego, wiesz, troski o dom. Mój tata się bardzo troszczył o dom, bardzo często, wiesz, sprzątał też, trochę gotował, pomagał, więc to też wyniosłem z domu, że, 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 że wiesz, że, że szacunek do kobiet i, i pomoc żonie, nie? I taka... Taka miłość, pokazywanie małżoncem uczuć swoich, wiesz, bo, bo tam jak patrzyłem na rodziców, to mimo, że się czasami kłócili, to, to też okazywali sobie uczucia, i nie było to, wiesz, coś dziwnego. A Bóg jako ojciec, to jest jakiś wzór dla ciebie bliski, czy macie raczej inną relację z Bogiem? Bóg jako ojciec. Tak. E, wiesz, co. Yy... No tak, ja głównie Pana Boga traktowałem jako ojca, nie? Chciałem, no bo widzisz, brakowało mi, no to traktowałem jako ojca, chciałem jak, traktować jako ojca. Um, um, gdzieś tam trochę miałem bunt na... Um, nie odkryłem jeszcze tego, żeby, że, że Matka Boża, Matka moja, nie? Jakoś jeszcze, jeszcze, może nie wiem, nie byłem pod krzyżem jeszcze z Marią, nie? może, nie wiem, ale zawsze stawiałem wszystko na, na na tą relację z tatą, nie? Z ojcem. No i Pana Boga traktuję jako mojego tatę, yy, Pana Jezusa traktuję jako mojego przyjaciela, yy, chociaż wiecie, to przyjac przyja słowo przyjaciel jest tak w ogóle już w wytargane i wytarmoszone, że, że wiem, że jak mówię, to już w każdym a no, Pan Jezus przyjaciel, wiadomo o co chodzi, nie? przyjaciela mam, co pociesza mnie, ale faktycznie, wiesz, taki przyjaciel, ale nie na zasadzie, że mnie klepie w plecy i mówi, o tutaj dobrze, wszystko jest w twoim życiu, tylko przyjaciel, który mnie kopie w tyłek, jak, 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 jak zamulam, mnie i przyjaciel, z którym mogę sobie posiedzieć i, i na luzie pogadać, nie, nie na zasadzie, wiesz, walania głową posadzkę, tylko po prostu takiej męskiej rozmowy. Z Panem Jezusem też bym chciałeś na piwko, nie powiem, pogadać sobie, wiesz, po męsku i, i zapytać go o parę spraw. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. No właśnie, no mam że nadzieję, piwo. No właśnie, kurczę, albo on wino, no bo on wino, wiesz, yy, zamienił. <laughs> Także ok, no, no, na wino też może być. No no, czasy się zmieniają. Czasy się zmieniają, wiesz. <laughs> tak. yy, spotykasz się dużo z młodymi, sam mówisz, że mm -hmm. z jakąś tam profilaktyką uzależnień yy, jeździsz yy, i prowadzisz jakieś rozmowy. Myślisz, że większość ich problemów też wynika z jakichś takich potłuczonych relacji rodzinnych? Tak, tak, tak. Bardzo dużo. Bardzo dużo tych, tych takich zranionych rodzin, rodzin, gdzie właśnie ojciec nie może znaleźć swojego miejsca, gdzie dziecko nie potrafi się odnaleźć, gdzie mama jest gdzieś zraniona, gdzie są kłótnie między nimi. Wtedy dziecko wychodzi, szuka na ulicy, szuka na osiedlu, szuka wśród znajomych no i bardzo często tam znajduje swój autorytet, swoje wiesz, jakieś prymaty w życiu. I, no i potem mamy wiesz, sytuację, gdzie a jeszcze raperzy, nie, do tego, którzy mm, ro robią się na takich, ty, wyzwolicieli, wiesz, ulicnie i tak dalej i nawijają o tych rzeczach takich bardzo mocnych ostatnio o gościu, nie wiem, to pewnie słyszeliście, Mata, Pato, Inteligencja. Słyszeliśmy. No, no i to jest taki właśnie gościu, który, wiesz, yy, 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 z racji wytwórni SB, yy, yy, wiesz, yy, wszedł do dobrych liceów, do dobrych szkół, gdzie są, wiesz, prywatne licea, a tak naprawdę, w, wiesz, po, po, po otoczką tych prywatnych szkół i wysokiego standardu są wiesz dalej dramaty i dalej patologia, nie? Mhm. Więc y, tak, to są bardzo często porozbijane rodziny, y, ale bardzo często też rodziny w porządku. Spotykam młodych wierzących, fajnych ludzi na swojej drodze, więc to też nie nie że jest w ogóle jakaś patologia w całej Polsce. Bo bardzo dużo jest pięknych inicjatyw, ale dużo tak wynika z takiego braku, wiesz, y, w domu y, y, dyscypliny, takiej bliskości, miłości, Wiesz, chciałbym, żeby mój dom był otwarty dla ludzi. Też chciałbym, żeby żeby moje dziecko nie bało mi się mówić o, wiesz, o, o, o swoich doświadczeniach, żeby żeby gdzieś z tego autorytetu potem przejść na taką relację, wiesz, opartą o, o, o relację przyjaźni, ale z tym, że wiadomo, to ja jestem autorytetem, nie? To mówię mhm. o swoich dzieciach. Natomiast to tak, to. Ostatnio taka dziewczynka wrzuciła jakiś klimat, dzisiaj przesłuchałem. Słuchajcie, jak mówiła, że ludzie tak mówią o tej aborcji i tak dalej, i tak dalej, ale to wynika z tego, że olaliście dyscyplinę, nie? I, I myślicie, że jesteście teraz coś bezkarni. No i faktycznie to też też z tego wynika. Rodziców nie ma w domu, za granicą, pracują, poświęcają się pracy, żeby utrzymać tłumaczą sobie, że są w pracy po 24 na dobę, a, a wiecie, dziecko się wychowuje samo. Na ostatnio byliśmy na rekolekcjach i gość powiedział, że mamy nie ma, bo jest za granicą w Niemczech, taty nie ma, bo jest w Anglii i on siedzi co trzeci dzień wpada jakaś tam opiekunka posprzątać w domu. No, no, i wiesz, oni wrócą za miesiąc. No a on ma 16 lat, nie. Hulaj dusza. No, no jakby wiesz o co chodzi. No pomyśl, jak masz 16 lat, to jakby ci rodzice wyjechali na, na miesiąc. Co by się e, działo? No to człowiek umelasz to drugi dzień i w ogóle nara, nie? I, I po temacie. Więc to są takie problemy, wiesz, i młodzi się wychowują sami ze sobą potem i, i, i wiesz, no, no i nauczyciele jeszcze do tego mają przewalone, bo muszą to ogarniać w szkołach, więc wiesz.